Witam. Dziś chciałbym przedstawić bęben obręczowy. Jest to instrument o dosyć prostej konstrukcji. Składa się z drewnianej ramy oraz skóry, przeważnie cienkiej koziej skóry, napiętej na tej ramie. Bębny obręczowe były budowane w bardzo różnych typach i rozmiarach, począwszy od maleńkiej, mniej więcej takiej średnicy indyjskiej kanjiry, aż do takich instrumentów ponad półmetrowej średnicy. Mogły mieć też różne dodatki, na przykład strunę napiętą na membranie, tak jak północnoafrykański bendir. Mogły też mieć brzękadła, tak jak tamburyny zrobione z blachy, albo z drucianych kółeczek zawieszonych tutaj wewnątrz ramy, tak jak na przykład kurdyjski daf. Pomimo swojej prostoty, te instrumenty oferują dosyć duże bogactwo brzmienia. Można z nich wydobyć różne dźwięki, w zależności od tego, w jaki sposób i w którym miejscu uderzymy. Prawdziwi mistrzowie, tacy jak na przykład Glenn Velez, potrafią cuda wyczyniać na takich bębnach. Jeśli chcą Państwo się dowiedzieć czegoś więcej o tym instrumencie albo innych wykonywanych przeze mnie, proszę pisać pod adres instrumenty@o2.pl.